Komentarz do listu do Tytusa, rozdział 3, werset 9. Autor komentarza Henry Rozier. A głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj, są bowiem nieużyteczne i próżne. O ile wymienione uprzednio rzeczy są pożyteczne, to te, o których mówi powyższy werset, są nieużyteczne. Rodowody. Niekończące się rodowody to urojone wyobrażenia o pochodzeniu istot duchowych. Są tworem żydowskich przesądów powiązanych z pogańską filozofią. Owa kabała, żydowska szkoła mistyczno-filozoficzna dotycząca sposobu wykładania Starego Testamentu, zawiera wiele mitów i elementów baśniowych. Zgodnie z nią istnieje 9 sefir albo początków, które mają wywodzić się z Boga. Zdaje się, że to od nich pochodzą gnostyckie aeony. Na tym systemie filozoficznym oparto magię, która polegała przede wszystkim na nadużywaniu słów pisma, aby osiągnąć ponadnaturalne skutki. Rodowody odnoszą się do żydowsko-platonicznych nauk, które wcześniej przeniknęły do chrześcijaństwa, o czym czytamy w 1 Tymoteusza 1:4. A iżby się nie bawili baśniami i rodzajami nieskończonymi, które raczej gadki przynoszą niż budowanie Boże, które jest przez wiarę. Do tej samej kategorii należały głupie rozprawy, które rozpoczynane były przez samowolnych ludzi nie potrafiących znieść tego, że ktoś się im sprzeciwia. 2 Tymoteusza 2:23. Temu odrzuć precz głupie gadki, i w których nauki nie masz, wiedząc, iż oni rodzą zwady. Skutkiem takiej postawy były spory. Kłótnie o zakon należy rozumieć jako spekulację inteligencji rabinicznej, która traktowała prawo jako wyśmienity materiał do prowadzenia debat, a nie tekst mający moc przemiany sumienia. Tego rodzaju kłótnie są bezużyteczne i próżne. Nie przynoszą duszy żadnego zysku. Każda prawda, która nie prowadzi człowieka do poznania Boga i życia w świętości, jest całkowicie bezwartościowa. Jest to wyłącznie próżna gadanina. 1 Tymoteusza 1:6. Od których rzeczy niektórzy ubłądziwszy udali się na próżną mowę. Był to komentarz do listu do Tytusa, rozdział 3, werset 9.